Francisie, dlaczego ty ciągle grasz z powietrzem? A co ty tu robisz, Jade? Ja? Właśnie witam widzów. Już jesteśmy na wizji. A skoro jesteśmy na wizji, to pragnę rozpocząć kolejną transzę Zagrajmy w Beyond Good and Evil. No, przywitaj się, agencie. Właśnie jesteśmy na wizji. O, ale coś nie chce agent się przywitać z widzami. No dobra, jego strata zatem. W każdym razie, rozpoczynamy kolejną transzę, kolejne dwa odcinki przed nami. I co chciałem powiedzieć na początku, to to, iż spójrzcie na to, co się dzieje w dzielnicy pieszych. Jak widzicie, ludzie zaczynają strajkować. Tutaj na przykład koleś wyciąga tabliczkę z napisem Shawnee Iris. To może oznaczać tylko jedno, że ludzie są po prostu zafascynowani naszą działalnością, jaką wykonujemy dla tejże sieci Iris. Pogawędźmy sobie tutaj z nimi, co oni nam mają ciekawego do powiedzenia. Powiększyli ilość wojsk na ulicach? Chcą zatrzeć złe wrażenie. Śpiąca bezpiecznie w muszli i tak dalej. Masz rację, nadszedł czas, żeby lud Hylis wyszedł ze swych muszli. A ty co powiesz? Słyszałeś o wywózce ludzi przez oddziały Alfa? Czytałem o tym w Iris 513. Ponadto zabierają wszystkie perły swoim ofiarom. Pewnie gromadzą je w swoim dowództwie. No, zobaczymy to. No i zobaczymy, jak zareagujesz na hasło. Tak, wiem, co masz na myśli, ale dość już tego. Nadszedł czas, by przełamać falę. Okej. Przed nagraniem zastanawiałem się, czy kupić perłę u Mingcu. I doszedłem do wniosku, że te perły zakupię. A dlaczego powiedziałem perły, to zaraz się przekonacie. No tylko wyciągnijmy dekoder. I tak. Mamy dwie perły tym razem, a nie jedną. To oznacza, że po prostu ta druga perła doszła po misji w fabryce. Tak, jak widzicie, dalej obowiązuje promocja. O jedną jednostkę obniżono cenę. Także bardzo, bardzo duża obniżka. Nie ma co. Ale kupimy te perły. Chociaż uważam, że 4000 za jedną perłę to jest drożyzna. Ale kupimy tak czy siak, bo posiadanie wszystkich pereł jest niezbędne do ukończenia gry w 100%. Także no prędzej czy później musiałbym i tak te perły nabyć. Także cieszę się, że już ten moment mam z głowy. Pozostało nam jeszcze 2500 jednostek, także nie jest najgorzej. No i dobrze, w tej transzy zajmiemy się aktywnością poboczną. Czyli cel główny na razie odstawimy, nie będziemy nim się zajmować. Zajmiemy się aktywnością poboczną, czyli będziemy wykonywać misje poboczne, jakie możemy załatwić na tym etapie. W tym celu zniszczmy tę kratę. Za tą kratą rozegramy pierwszą misję. No, agencie, czy mógłbyś w kratę uderzyć, a nie tu w ścianę? Bo tu ściany nie muszę demolować. No dobrze, jesteśmy w magazynie. Teraz poproszę cię, żebyś wcisnął przycisk. O, świetnie. No, a już myślałem, że znowu w ścianę, ścianę dotkniesz, ale nieważne. I tak, to zadanie będzie przypominać skradanie się w fabryce, bo generalnie to zadanie jest bardzo podobne. Będziemy przekradać się wokół strażników. No i tu mamy pierwszego kolesia. Tak, taktyka jest taka, że musicie po prostu uderzyć w butlę z gazem i wtedy strażnicy są bezbronni i możecie sobie robić, co chcecie. Oczywiście pod warunkiem, że nie ma innych strażników w pobliżu. Natomiast w przeciwnym razie macie wolną rękę. Ok, tu sobie zniszczymy skrzynkę. A w tym pojemniku mamy zestawy podów. Zestaw podów przywraca, znaczy reperuje całkowicie poduszkowiec. Także te zestawy bardzo się przydadzą. Idziemy sobie dalej. I tak, tym razem mamy moment bardzo podobny do poprzedniego, z tym, że jest więcej pułapek, znaczy więcej przeszkód.
Między innymi działka laserowe, tak, są bardzo groźne, bo potrafią was zabić, gdy tylko włączy się alarm, także bądźmy czujni. Dobrze, spróbujemy go zdjąć, pięknie. Tak, możecie go zdjąć już w tym miejscu, ale możecie się podkradać do kolejnych osłon, dzięki czemu zbliżycie się do strażnika, no i w ten sposób zwiększycie szansę na trafienie. Ja już jednak chciałem z daleka go zdjąć, no i się udało. Także pięknie. I tak, pragnę wam wspomnieć o tym, iż tu mamy takie latające sondy emitujące światło. Jeśli pod tą sondą się znajdziecie, to sonda będzie wam odbierać serduszka. Na szczęście tylko jedno serduszko, także nie jest groźnie. Tak czy owak, należy jednak uważać, żebyśmy sobie nie przysporzyli problemów, jeżeli nie musimy. Gdy staniecie na tej płycie naciskowej, otworzą się drzwi, lecz gdy zejdziecie z tej płyty, drzwi zaczną się zamykać. I to jest dobry moment, żebyśmy tutaj stanęli. Niech drzwi się otworzą do końca i teraz szybciutko spróbujmy się przemknąć przez te drzwi, uważając na lasery, i dostajemy się do kolejnego pomieszczenia. Do pomieszczenia, w którym ukrywa się perła, i ta perła jest już nasza. Mamy już 25 pereł łącznie. No i przy okazji zniszczymy sobie jeszcze pudełka z kredytami. No, chodźcie do tatusia. Znaczy, do mamy właściwie. Ale nieważne. 3222 jednostki. I kolejna płyta, kolejne drzwi. Z tym, że jest ciut ciężej, bo mamy tym razem dwa lasery, a nie jeden. No i odrobinę dłuższą drogę do tych wrót. Ale nie powinno być na tyle ciężko, żeby nam się nie udało. No, było blisko, ale... ale udało nam się przemknąć. I kolejne perły. Tym razem dwie, także nagroda rośnie. Znaczy nagroda, no po prostu te perły znaleźliśmy, więc... no. A skoro tu były, to sobie je bierzemy, czemu nie? Dobrze, i kolejne kredyty w tychże skrzynkach. Także bogacimy się. 3622 jednostki i... no i wracamy. Wracamy do miasta. Wyłączamy lasery. I idziemy. Ojojoj, tylko że nie jest tak do końca różowo, bowiem włączył się alarm. Także jedyne co możemy zrobić, to uciekać. Na szczęście chyba nie ma żadnych działek laserowych, także mamy wciąż szansę na przeżycie. Tylko musimy dobrze to teraz rozegrać. Także cały czas bierzemy nogi za pas. Oczywiście po drodze omijając wszelkie przeszkody, tak jak te lasery, czy też kolejnych strażników. No naprawdę spora gwardia tutaj się zrobiła. I oczywiście sondy. Dobrze, wspinaj się, Jade. I nagle ni stąd, ni zowąd zapadła cisza. I to jest najlepszy znak. To jest po prostu dowód, że ta ucieczka zakończyła się najlepiej, jak tylko mogła się skończyć, czyli właśnie ciszą. No i dobrze, 5 serduszek zostało, 5 zostało odebranych. No, naprawdę dobrze nam poszło. Mamy 3 perły, zdobyliśmy 3 perły, także było warto jak najbardziej. No i dobrze, jeśli chodzi o dzielnicę pieszych, to na razie byłoby to na tyle, bowiem nie mamy tu na razie nic więcej do roboty, póki co. Co prawda zostało wciąż 10 pereł do zdobycia, ale te perły są na razie niemożliwe do zdobycia, także odpuszczamy. No i co ciekawe, już zwierzątek żadnych nie ma. I możemy już opuszczać te lokacje i zajmiemy się kolejnymi misjami. Tylko musimy najpierw do nich dotrzeć.
w międzyczasie oczywiście możecie się zastanawiać, które to misje możemy rozgrywać. Albo poczekajcie, zmienimy troszeczkę plany. Bo z tego co mi się wydaje, to stać nas na kupno kolejnego gadżetu w garażu Mamago. Do garażu się teraz udamy. Zakupimy ten kolejny gadżet, żeby już ten moment także zakończyć pomyślnie. O, widzę kolejne przedmioty tutaj w sklepiku. Starkos kupujemy. Tutaj pody może zostawimy i ten dopalacz tak, że aż tak się nie przydadzą. Jeśli już nabywać naprawiacze, że tak ujmę, no to postawimy na zestawy podów i na pudełka kebab. Ale Starkosy także się przydadzą, za chwilę wam powiem do czego. Bo tak, jak widzicie, agent 2H ma tylko jedno serduszko, co oznacza, że jeśli to jedno serduszko straci, to umrze. A ja nie chciałbym go mieć na sumieniu, naprawdę. Dlatego, no, w trosce o niego wręczymy mu parę Starkosów. Tak wiecie, żeby on też miał szansę. I tak sobie myślę, że wręczymy mu większość Starkosów, żeby aż tak się nie martwił. Zostawimy może jednego, tak na pamiątkę bardziej, bo będziemy korzystać z pudełek kebab. O, dobra. No dobrze, czy jeszcze coś w tym sklepiku zostało? A nie, tylko ten dopalacz, także już omijamy. No i zestaw do skoku, tak, będzie naszym zakupem. Ale jeśli zdecydujecie się kupić przypadkowo stabilizator lotu, bo możecie oczywiście to uczynić, jeżeli macie tylko 20 perła, mamy 27 nawet, to zobaczcie, co się stanie. Tak, zakup się nie udaje, bo po prostu nie mają tych stabilizatorów. Także cieszę się, że twórcy dopracowali ten moment. Bo szczerze, oczywiście mogło tak się, może tak się zdarzyć. Heya Hal, nie masz przypadkiem może czegoś do skakania ponad falami? Z dodatkową opcją przeskakiwania barier ochronnych, co? Weź ten zestaw do skoków, Jade. Nie będziesz zawiedziona. Mam nadzieję. No dobrze, nabywamy za 15 pereł, 12 zostało. No i tutaj mała instrukcja obsługi. To jest raptem jedno zdanie. Czyli naciskamy prawy przycisk myszki i w ten sposób nasz poduszkowiec na pół sekundy albo nawet i sekundę uniesie się w powietrze. No i to cała filozofia. I tym razem nie ma inwazji. A dlaczego o tym mówię? Bo zawsze gdy nabywamy jakiś gadżet w garażu, to po zakupie następowała inwazja. Zarówno gdy kupowaliśmy ten silnik i działko neutralizujące, to następowała inwazja. Tym razem jednak inwazji żadnej nie ma. Co jest, nie powiem, dosyć sporym zaskoczeniem. No ale tym razem nic takiego nie nastąpiło. Dobrze. Zajmiemy się kolejną misją za tymi oto drzwiami. I to będzie lokacja, do której kiedyś wpłynęliśmy, ale rzutem na taśmę odpłynęliśmy stamtąd, bo po prostu się pomyliłem. Ale tym razem się nie pomyliłem, na pewno, bo po prostu tutaj chciałem wpłynąć. Tutaj rozegramy kolejne nasze zadanie. O, i przy okazji gatunek, którego chyba nigdy nie widziałem jeszcze. Buffo erectus. 450. No, całkiem ładnie. Tyle otrzymujemy za kolejne stworzonko. Jeszcze tylko dwa zostały do kolejnej perły. I tym samym zakończenia kolejnej kliszy. I pije jeden jeszcze. Stać się jeszcze potężniejszym? Czemu nie?
11 serduszek. No i stara dobra krata z Czarnej Wyspy. No ale jeśli posiadacie towarzysza, no to tę kratę możecie śmiało usunąć, w sensie przedrzeć się przez nią. No i nasi starzy przeciwnicy, no proszę. Jak miło was widzieć ponownie. No tylko, że muszę się wami zająć. Oczywiście w negatywnym znaczeniu. Natomiast co chciałbym zrobić, to rozwalić taki kryształek na ścianie. Jest ich kilka. O, tutaj jeden został już zniszczony. Tutaj jeszcze jest drugi za nami. Oj, prawie się udało. Spróbujmy raz jeszcze. Tylko, że trzeba dobrze się ustawić. O, i może teraz wymierzymy. Tak jest. Zbieramy kryształki, zanim znikną, bo po jakimś czasie kryształki znikają, jeśli nie zostaną zebrane. O tym też trzeba wiedzieć. I to jest dość ciekawy moment, bo w tym miejscu, o ile dobrze pamiętam, może pojawić się takich stworków nieskończenie wiele. A co musicie generalnie zrobić, to tę kładkę usunąć, znaczy opuścić ją należy. Spróbujmy to teraz zrobić. Jeszcze tylko ciebie się pozbędę. Wyślę cię na drzewo, tak jest. Chodź agencie, idziemy dalej. Na razie się nimi nie zajmujemy. Mamy kolejną gwardię. Czekasz na rozkazy, to ich wybij w powietrze. A, zapomniałem, że tych przeciwników nie użyję do opuszczenia kładek. Ale za to skorzystamy z tych bąbelków. Czekajcie, zobaczymy, jaka jest ich fachowa nazwa, bo sam jestem ciekaw, jak to się naprawdę nazywa. Lycoperdon chyba, tak, Fugiferus. No, tu jeszcze jesteście, no proszę. A ja już myślałem, że was się pozbyłem dawno.